Olela, właściwie to tak jest tak samo. Ta pogoda jest taka sama, jak w dzień, w którym przyjechałam do Walerii po raz pierwszy. Było to w listopadzie 2015 roku. Miejsce, w którym zaczęła się moja emigracja we Francji i zakończyła się bardzo pozytywnie. Nigdy nie przychodzę z pustymi rękoma w gości. Przyniosłam lasagne, którą wszyscy uwielbiają. Oczywiście z reguły proszę wino, ale przynieść wino do Wincy to jednak jest to bardzo dziwne. Zaprzepam do okna. Dzień dobry, Walerii. Dzień dobry, Karolina. Wszystko w porządku? Tak. Przyniosłam ci kilka rzeczy. A, to miłe. Zaniosę ci do biura. Już idę ci otworzyć. Jednym z moich ekstrawaganckich pomysłów w moim życiu było to, żeby właśnie zamieszkać w pałacu. No i tak mi się udało, dzięki Walerii, która przyjęła mnie do siebie. Ale się cieszę, że cię widzę. Jak się masz, dobrze? Tak, wchodzimy. Ojej, dzień dobry, tato Walerii. Jak się pan ma? Dobrze. Mam nadzieję, że zjemy wspólnie lasagne. Tak. Jest to ogromna. O, taka. No dobrze, to chodźmy do kuchni, skoro chcesz. Karolina rozpoczęła naszą współpracę w sposób bardzo oryginalny, ponieważ poznałam ją w internecie. Wysłała mi maila, proponując swoje usługi graficzne oraz stworzenie strony internetowej. Szukała winnicy, w której ktoś ją gości i kogoś, z kim mogłaby zacząć współpracę. I wybrała mnie i mój zamek pod Bordeaux. Pamiętam, jak przyjechałaś. Odebrałam cię z lotniska. Miałaś wielką, pomarańczową walizkę. Ile czasu u nas spędziłaś? 6 miesięcy? Tak. Ja jestem tak z wami związana. Mam wrażenie, że jesteście dla mnie drugą rodziną, francuską rodziną. Jestem naprawdę szczęśliwa, że cię poznałam i widzisz, popłakałam się. To nic takiego. Od kiedy Karolina do nas przyjechała, to co spodobało mi się najbardziej, to jej podejście, inne niż francuskie. Karolina zmieniła nasze spojrzenie na marketing i tym samym poprawiła imidż naszej winnicy. Wiesz, co sobie przypomniałam? Jak zbierałaś fusy od kawy, z których robiłaś sobie peeling. Tak, przypominam sobie. Mówiłaś, że to dobre dla twojej skóry. Tak, bo to działa na celulit. Tak, bo nadal go nie masz. Ja mam go pełno. A nie, to nieprawda. Nie widziałaś mnie dawno.